Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty z przeskoczeniem troszeczkę na pierwszy tydzień marca. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła informacji dla wszystkich osób, które są w relacji partnerskiej, małżeńskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy coś karty chcą Wam ciekawego przekazać. Jak zwykle karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych skorpionów, które są w relacji. Co myślicie na temat swojego partnera? Król kielichów. Co Wasz partner myśli o Was? Dwie buławy. Co czujecie do swojego partnera? Pięć kielichów. Pięć denarów, przepraszam. Co Wasz partner czuje do Was? Król denarów. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Dwa miecze. Jakie są zamiary Waszego partnera do Was? Sprawiedliwość. Jak traktujecie swojego partnera? Gwiazda. Jak Wasz partner traktuje Was? Świat. Co jest między Wami? Co Was łączy bądź dzieli? Rycerz kielichu. I najbliższa przyszłość. Ósemka mieczy. Siódemka mieczy. I sąd. Ale niebiesko nam się zrobiło. Ładnie widać, tak. Ok. I w tle czytania macie księżniczkę kielichów, czyli pazia kielichów. Ok. Jeszcze będzie przesłanie anielskie, ale to może na koniec tutaj czytania. No dobrze, zaczynamy, moi drodzy. Przypomnę jeszcze, kochani, że Wasza energia jest tutaj po lewej stronie. Po prawej jest energia Waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się zamienić miejscami i to może być tak, że tu będzie energia Waszego partnera, tu Wasza, więc musicie sami już tutaj dopasować do swojej sytuacji życiowej, tak? No dobrze, zaczynamy. Co o Was myśli Wasz partner? Najpierw co Wy myślicie o partnerze? Przepraszam. I mamy tutaj króla kielichów. No, Wy jak najbardziej chcielibyście dać szansę temu związkowi. Chcecie z nim tworzyć rodzinę, albo tworzycie z nim rodzinę. Jest to Wasz stały partner, z którym prawdopodobnie mieszkacie. Mąż, żona, partner, konkubent. No, na jakiejś dłuższej tutaj już stopie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Tylko dla tych skorpionów, które energetycznie tutaj ściągnęłam i które potrzebują wysłuchać tego czytania. Więc Wam zależy tutaj na tym związku. No, chcecie tworzyć z tą osobą rodzinę, dajecie tutaj jakąś szansę i tak jakbyście już długo byli z tą osobą, tak?
Jesteście bardzo prorodzinni, chcecie tworzyć ten związek, tak? Więc tak tutaj wygląda. Więc w waszej głowie naprawdę wy jesteście tutaj na tak, ale w waszym sercu niestety jest posucha. Jakoś się oddaliliście od siebie, jesteście bardzo rozczarowani. Zobaczcie na tej karcie, on tutaj schroniony jest pod tym muchomorkiem, tak? Deszcz pada, burza z piorunami, no nieciekawa aura. I tak jest też w waszym sercu. Po prostu nie czujecie się bezpiecznie w tej relacji. Za mało może macie od partnera deklaracji uczuć, za mało może okazywania takiego wsparcia właśnie emocjonalnego, że jesteście kochani, czujecie, że jesteście kochani, jesteście potrzebni, że możecie z tą drugą osobą tworzyć coś fajnego, tak? Że razem jesteście w tej relacji, a tutaj tak jakby was nie było w tej relacji, troszeczkę się oddaliliście od partnera, mniej kochacie, nie jesteście sercem tutaj z tym partnerem, tak? Nie ma takiego bliźniaczego połączenia dusz, tak? Takiej jedności, takiego spełnienia, bezpieczeństwa. No, czujecie się tutaj naprawdę osamotnieni i troszeczkę jakby zagrożeni, smutni, no brakuje wam bezpieczeństwa emocjonalnego, tak, w tym waszym serduszku tutaj, więc te wasze uczucia są takie, że no po prostu nie dostajecie od partnera tego, czego byście chciały lub chcieli i dlatego troszeczkę no rezerwa jest, oddalacie się od siebie. I jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Mamy tutaj kartę dwójki mieczy. No wygląda na to, że wy jesteście zupełnie zblokowani na partnera. Jest totalna blokada, na zasadzie nie dotykaj mnie, nie mów nic do mnie, troszeczkę może jakiś taki foch. I tak naprawdę nie wiecie, co dalej z tym zrobić, nie umiecie podjąć żadnej decyzji, jesteście unieruchomieni w tym stanie, tak? Czyli, przepraszam, blokada, totalna blokada na partnera. Stoicie w jednym punkcie i tak naprawdę nie wiecie, co dalej z tym będzie. Nie wiecie, co na ten temat myśleć, ochłodzenie totalne, taka asekuracja przed partnerem, totalna blokada, nie umiecie tutaj wyjść z inicjatywą, albo może czekacie, aż partner zrobi jakiś tutaj ruch ze swojej strony. A co na to partner? No partner w głowie ma dwie buławy. Dwie buławy jest to bierność. To właśnie jest, no, zastanawianie się nad wyborem i teraz tak, albo partner, bo między wami tutaj jest jakiś rycerz kielichów i to nie wiem, albo wy kochane skorpiony macie kogoś tutaj na boku, albo wspominacie, albo wasz partner. I teraz tak, w głowie waszego partnera są, tak jak powiedziałam, dwie buławy, czyli zastanawianie się, co robić, którą pójść drogą, co wybrać. I totalna bierność, tak jak on by czekał na wasz ruch, co wy zrobicie i on wtedy dopasuje się do sytuacji. Więc tutaj no nie fajnie, bo po prostu wy jesteście zblokowani i on jest zblokowany. No jak oboje jesteście zblokowani, no to nic z tego nie będzie, więc nie czarujmy się tutaj, że będzie dobrze, bo no, do tanga trzeba dwojga, tak? No wy oboje musicie chcieć po prostu być ze sobą, okazywać sobie te uczucia, adorować się w jakiś sposób, być dla siebie po prostu no, fajnymi, takimi przyjacielskimi, serdecznymi osobami, mieć to wsparcie. A tutaj nie ma, no on czeka na was, wy czekacie na niego i tak sobie będziecie czekać do starości, no to więc tutaj, nie wiem, jakaś nuda, jakaś rutyna się wdarła i bierność, która prowadzi do tego, że on czeka na to, co wy zrobicie, on bądź ona, tak, no czeka na wasz ruch, on nie podejmie tutaj decyzji, tylko, że tak powiem, no, tą przyjemność wam zostawia. Co ma w sercu? W sercu ma rycerza denarów i teraz tak, dla jednych skorpionów jest to taka informacja, że może on by chciał się oświadczyć, może ona by chciała się zaręczyć. Jakieś tutaj zdobywanie drogimi, że tak powiem, błyskotkami, jakimiś prezentami. Z kolei dla innych skorpionów jest taka informacja, że wasz partner uważa was za zbyt dobrą partię dla siebie i nie zasługuje na to uczucie, tak? Za wysokie progi, jak to się mówi. I dlatego jest ta bierność, jest ten zastój, tak? Bo on po prostu uważa, że no nie zasługuje na was, tak? Nie zasługuje na wasze uczucia. Być może
z jego strony tutaj jakaś osoba jest, jest ten romans, ale no nie, musicie sami sobie tutaj podopasowywać do swojej sytuacji. Na pewno jakiś rycerz kielichów tutaj między wami jest, jakaś osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, około 30-40 lat, taki bardzo romantyczny. Ktoś, kto właśnie jakby się pojawił w waszym życiu, kochane skorpiony, patrząc tutaj na tą energię, która jest odnośnie was, zwłaszcza na wasze serce i na wasze zamiary, no to wy tak jesteście spragnieni tych uczuć, tej właśnie adoracji, tego takiego mówienia czułych słówek, tego takiego wsparcia, podrywania, no adorowania tego, czego kobieta potrzebuje od mężczyzny, że naprawdę jakby się taki czarodziej tutaj pojawił w waszym życiu i taki romantyk, który po prostu by wam mówił to, co chcecie usłyszeć, to wy pójdziecie za tym. Będzie tutaj romans jak najbardziej, bo wy po prostu jesteście spragnione takiego dowartościowania emocjonalnego, tak? Bo wy tu nie jesteście dowartościowani, no jesteście strasznie tutaj zdołowani, nie czujecie się bezpiecznie, nie macie zapewnionych tych uczuć, tak? A tutaj no, pojawia się ten rycerz właśnie i on może tutaj zwojować coś. Więc wasz partner, mówię, albo on myśli o tym, żeby się z wami zaręczyć, jednak jakieś deklaracje były, ale raczej mi to wygląda na to, że on po prostu ma takie odczucia, że na was nie zasługuje, tak? Że nie zasługuje na to, żeby być z wami. I teraz jakie są jego zamiary? Jego zamiary, mamy tutaj kartę sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości mówi o tym, że będziemy rozliczać przeszłość. I teraz tak, dla jednych wróży do ślub, dla innych znowuż rozwody. Jakieś sprawy urzędowe, załatwianie coś właśnie, jakiejś papierolandii, czy to w sądach, czy w urzędach. Mogą być to urzędy stanu cywilnego, załatwianie jakiejś dokumentacji, ale na takiej zasadzie, że po prostu to już są takie dokumenty, no, bardzo poważne, tak? Dokumenty prawne, które mają po prostu zastosowanie w przepisach prawnych, więc tutaj, no mówię, będziecie się w jakiś sposób rozliczać. Albo podejmiecie decyzję o rozstaniu, znaczy wasz partner, tak? Albo jednak będzie tutaj decyzja o jakichś zaślubinach, o jakichś zaręczynach. Bardziej mi to wygląda na pozytywną kartę, ponieważ do przeszłości odchodzi już ta zima, ta jesień, tak? Ja to tak widzę, a przed wami jest wiosna, lato, czyli te pogodne dni, więc być może dotrzecie się w jakiś sposób, być może coś powyjaśniacie. Ewentualnie, no mówię, rozstaniecie się z partnerem, bo macie kogoś trzeciego tutaj, tego rycerza kielichów. Zaraz dopowiem te karty, zobaczymy bardziej, co nam tutaj tarot chce wyjaśnić, ale dokończymy tutaj ogólny rozkład. I teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera? Mamy kartę gwiazdy. No wy cały czas macie nadzieję, że będzie dobrze, tak? Macie nadzieję, że będzie dobrze, że będziecie ze sobą, że wszystkie wasze nadzieje się spełnią, że to jest ten przeznaczony od losu dla was lub ta. Co mówi nam jeszcze karta gwiazdy? Karta gwiazdy mówi nam, no, takiej nadziei na szczęście w miłości, tak? To może być też karta planowania ciąży, spełnienia się w roli matki, tak? Przejaw tutaj wszelkich uczuć, tak, że będziemy po prostu szczęśliwymi osobami. Znowuż wasz partner też pozytywnie do was tutaj podchodzi, ponieważ ma kartę świat. Obie karty są bardzo piękne. Karta świat mówi, że jakiś etap w życiu, coś już zostało domknięte i daje sobie tutaj przyzwolenie na rozpoczęcie czegoś nowego. Ale karta świat mówi też o tym, że lubi oglądać się za innymi i może być tak, że kocha wielu lub wiele osób, tak? Nie umie się zdecydować, nie umie się określić, że jeszcze może wspomnieniami wracać do byłej lub byłego, do jakiejś sympatii, tak? Nie wiem właśnie, czy to nie jest ten rycerz kielichów. No, zastanówcie się, kochane skorpiony, na pewno będziecie wiedziały, o co chodzi, ale tak mi się wydaje tutaj, że od strony partnera bardziej może być ta właśnie zdrada i między wami właśnie stoi tutaj ta osoba, tak? Tak jak powiedziałam, 30-40 lat, rak, skorpion bądź ryby, bardzo osoba taka wylewna uczuciowo, bardzo romantyczna, no na pewno nie jest to jakaś taka osoba oschła i jakaś męska w typie macho, nie, ale znowuż ma taką piękną, artystyczną duszę, no to jak kiedyś poeci muzom swoim wiersze pisali lub jakieś tam pieśni, tak samo tutaj, no jest jakiś romantyczny mężczyzna bądź kobieta, który po prostu no, sypie z rękawa komplementami i wie, jak tutaj oczarować kobietę pod względem takim emocjonalnym, zaspokojenia
i właśnie takich potrzeb adoracji, do wartościowania, tak? Więc on tutaj no, taki czarodziej troszeczkę bym powiedziała, on wie, jak tutaj podejść do kobiety, jak ją oczarować, jak ją zdobyć, ale mówię, nie tak jak rycerz Buław, który jest tutaj no, mężczyzna w typie macho i taki męski i po prostu Casanova, który nie boi się podejść do kobiety, on wie, czego chce, wręcz taki zdobywca. Nie, nie, nie. Tutaj ktoś taki delikatny, wrażliwy i wy możecie nawet troszeczkę się, bądź wasz partner, tak, litować tutaj nad nim, bo on taki delikatny, wrażliwy, albo mówię, mężczyzna albo kobieta, tak? Ale właśnie taki spokojny, romantyczny, że on lubi takie właśnie i prawić komplementy i sprawiać, żeby kobieta czuła się naprawdę dowartościowana. I teraz tak, kochani, jak się klaruje najbliższa przyszłość? Mamy tutaj ósemkę mieczy, która mówi, że jesteście w jakiejś kropce, w jakiejś tutaj ciąg dalszy jakiejś blokadzie. No tak naprawdę głowa was boli już od tego wszystkiego i nie wiecie, co dalej robić. Boicie się troszeczkę otworzyć swoje serce, boicie się powiedzieć, co tak naprawdę czujecie, co was gnębi, co was boli, tak? Zobaczcie, ta osoba na tym łóżku tutaj jest chora, mama się o nią troszczy, ale tak naprawdę nie wie, co temu dziecku dolega, tak? No dziecko ma gorączkę, leży w łóżku, mówi, że go coś boli, ale dopóki lekarz nie przyjedzie i nie zdiagnozuje tej choroby, to tak naprawdę mama może go leczyć jakimiś domowymi sposobami, ale nie wiadomo, czy trafi w to, tak? Tak samo tutaj, jeżeli wy nie powiecie, co was boli, co wam nie pasuje w tej relacji, na jakiej zasadzie chcielibyście, żeby ta relacja była, wasz partner się o tym nie dowie, no i nie będziecie mogli dojść do jakiegoś porozumienia albo wyjaśnienia sobie pewnych rzeczy i po prostu próbować naprawić to, tak? Zacząć jakoś działać na tą chorobę, która teraz gryzie wasz związek, tak? Albo mówię, no powyjaśniecie sobie to, albo to się wszystko może rozsypać, no bo mówię, jak są niedomówienia i jedno i drugie jest zamknięte w sobie, nie rozmawia, no to z niczego czegoś nie stworzymy, tak? Co mamy dalej? Siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi, że nie czujecie się traktowani poważnie, czujecie, że są jakieś sekrety, coś jest ukrywane przed wami. Na tej karcie mamy trzy osoby, tak? I to jest tak jakby nawiązanie do tej karty świat, która mówi, że wasz partner daje sobie przyzwolenie na oglądanie się za innymi osobami, bądź rozmyślanie jeszcze. On może nie robić tego faktycznie, ale może jeszcze w wspomnieniach na przykład wyobrażać sobie, wspominać, jak to było z byłym partnerem bądź partnerką. Ewentualnie no faktycznie dopuszcza się jakichś tutaj romansów. Zdrad. Mamy tutaj dwie osoby, tak? Ja to was widzę, jak to wy jesteście, wasz partner, a on tutaj ogląda się za jeszcze jakąś babką, która go uwodzi. Więc to może być dla jednych skorpionów, mówię, ewidentna zdrada, bo siódemka mieczy to jest coś nieczystego, coś zatajanego. Nie chcemy, żeby ktoś nas złapał na gorącym uczynku, czyli karta zdrady, tak? Nie chcemy być przyłapani. Coś pod osłoną nocy robimy, uważamy, żeby żadne dodatkowe oczy nas tutaj nie dojrzały. Albo mówię, wy po prostu nie chcecie się otworzyć przed tym partnerem i nie czujecie się traktowani poważnie, przeczuwacie, że on ma jakiś sekret, że może coś tutaj być, właśnie może ten rycerz kielichów. Dobrze, jak się kończy ta cała historia tutaj, moi kochani? Mamy piękną kartę sądu ostatecznego. Sąd ostateczny mówi, że chcemy inaczej niż dotychczas, tak? Chcemy inaczej niż dotychczas, chcemy coś zmienić w naszym życiu, bo taka sytuacja, jak jest obecnie, nam nie pasuje, my się w tym związku męczymy. Czujemy też, że w jakiś sposób nasz partner się z nami męczy, jest to niewygodne, niefajne, bezsensowne zupełnie, bo uważam, że jeżeli ktoś ma na siłę być z kimś tylko dlatego, że już są z przyzwyczajenia, a tak naprawdę cały czas są nieszczęśliwi jedna i druga strona, to no nie powinno tak być, jednak powinniśmy się rozstać i może znaleźć kogoś innego, no ale to już mówię, każdy indywidualnie podchodzi do tego, czego chce w życiu, prawda? Zaczynamy coś od nowa, ewentualnie może być to też taka sytuacja, że będziemy chcieli wrócić do byłego, bądź były będzie chciał wrócić do nas. Karta sądu jest to karta odrodzenia, odświeżenia czegoś, co było kiedyś, tak? Więc mówię, zaraz dopytam, ale niewykluczone, że będziecie chcieli wrócić do swojego poprzedniego partnera lub
do jakiegoś takiego stanu w swoim związku, który po prostu no, powodował, że jeszcze te modele w brzuchu były, a nie do takiej tutaj blokady, takiej bierności, jaka jest dotychczas, i od takiego ochłodzenia, osamotnienia w waszym sercu, które powoduje, że po prostu czujecie się źle, niekomfortowo, a przede wszystkim nie czujecie się bezpiecznie w tej relacji. Karta tła jest to karta pazia kielichów i pod spodem trójeczki kielichów. Paź kielichów, to jest księżniczka kielichów, ale paź kielichów jest to takie troszeczkę rozemocjonowanie, rozczulanie się, ale to też jest zwiastun nowej jakiejś miłości, nowego romansu, coś delikatnego, tak? Zobaczcie, ona tutaj jest, trzyma się za brzuch, czyli jakby te motyle w tym brzuchu już czuła, tak? Jest zauroczona, rozmyśla nad czymś, no jest wiosna w jej sercu, tak? Zobaczcie tutaj te kwiatuszki. Wydaje mi się, że jednak no tutaj zaważy ta osoba, ten rycerz kielichów, tylko czy to wy chcecie po prostu zdradzić, czy wasz partner, no dobierzecie tutaj do siebie. Ja bym tutaj stawiała na to, że jednak może wy tutaj będziecie skłonni wrócić do tego rycerza kielichów, o którym mówiłam, tak? Rak, skorpion bądź ryby, jakiś mężczyzna 30-40 lat. Tym bardziej, że mamy pod spodem kartę trójki kielichów, która mówi ogólnie o fajnej zabawie, rozrywce, świętowaniu czegoś, ale też trójkącie miłosnym, tak? Czyli tworzymy trójkąt, no po prostu znajdujemy sobie kolejnego partnera, chociażby tu wyglądało na to, że to wasz partner jednak jest taki chętny, że on tutaj nie umie się jeszcze zdecydować. No jest taki bierny, tak jakby czekał na waszą decyzję, no, ale wy cierpicie przez to, więc być może to wasz partner tutaj was zdradza z kimś, dlatego te tajemnice wyczujecie, tak? Zablokowani jesteście i nie wiem, czy dacie mu szansę, temu swojemu partnerowi. No zobaczymy, kochane skorpiony. Teraz troszeczkę sobie dopytamy, kto to jest ten rycerz kielichów. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Kto to jest ten rycerz kielichów? Rycerz kielichów. Proszę o wyjaśnienie rycerza kielichów. Kochani moi, zobaczcie, wrócę. Ta kobieta tutaj, która biegnie, tak? Biegnie w kierunku przeszłości i zobaczcie, te promienie, które schodzą, to tak, jak ona by patrzyła tutaj na tego rycerza, tak? Więc mnie się wydaje, że to jest ta osoba, która jeszcze gdzieś w waszym serduszku tutaj jest i wy chyba będziecie chcieli tutaj wrócić do tej byłej osoby. Wyskoczyła mi karta arcykapłanki. Arcykapłanka jest to tajemnica, kobieta bądź mężczyzna w ukryciu, czyli jak najbardziej jest to kochanek bądź kochanka, tylko teraz pytanie, czy wasz, czy waszego partnera. Proszę o wyjaśnienie karty 5 denarów. Dlaczego wy jesteście tak osamotnieni? 3 buławy, bo chcielibyście zacząć coś od początku. Z waszej strony uważacie, że zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić w tym związku i teraz oczekujecie na efekty, tak? Oczekujecie efekty i nawet ten mężczyzna no czeka po prostu, czeka, patrzy w kierunku przyszłości, tak jak wy byście czekali, czy coś dalej się z tego rozwinie, czy nie. I tak pozytywnie jeszcze do tego podchodzicie. No to przy tej karcie gwiazdy to tak, jakbyście mieli nadzieję, tak? Jakbyście mieli nadzieję jeszcze na ten związek. O co chodzi z tą siódemką mieczy? Śmierć. Tak, czyli po prostu albo transformacja związku, albo po prostu będziecie kończyć ten związek i będzie powrót do przeszłości, że tak powiem. O co chodzi tutaj z tym sądem? Czy to chodzi o rozpoczęcie czegoś na nowo, odrodzenie uczuć jakichś do byłej, byłego? No widzicie, kochani, no sąd wyjaśniony sądem. I teraz bądź człowieku mądry, o co tutaj chodzi. Oj, mój tarocie. Dalej proszę o wyjaśnienie sądu. 5 kielichów. Chodzi o jakiś smutek, jakieś rozżalenie, rozpamiętywanie przeszłości, więc ja myślę, że tutaj po prostu będzie powrót do jakichś spraw z przeszłości. Coś się na nowo odrodzi. Nie wiem, czy to będą uczucia, czy to będą jakieś wspomnienia, czy być może tutaj dowiecie się właśnie o tej
ukrytej osobie, tak? I znowu będą rozdrapywane jakieś rany. No nie wiem, musicie to już do siebie tutaj dopasować. Zobaczymy jeszcze, o co chodzi tu waszemu partnerowi odnośnie tej sprawiedliwości. Tutaj sobie może położymy tak, żeby było widać. Tam sprawiedliwość, wyjaśnijcie mi kartę. I znowu dwie buławy. Czyli podjęcie jakiejś decyzji, tak? Podjęcie jakiejś decyzji i znowu bierność. Znowu czekacie na, czekają, czeka na to, co wy zrobicie. Czyli kochane skorpiony, róbcie w tym miesiącu tak, żeby wam było dobrze i po prostu to wy podejmijcie decyzję. I od tego, jaką decyzję podejmiecie, tak dalej się potoczy ta relacja. Jeżeli czujecie się źle w tej relacji, jeżeli widzicie, że nie ma szans już na to, żeby coś dalej jeszcze z tego wykiełkowało, żeby coś jeszcze z tego dalej wycisnąć, po prostu rozstańcie się za porozumieniem stron i po prostu będziecie, no nie wiem, albo powracać do swoich byłych, byłej, tak, jeżeli była taka sytuacja, albo po prostu na razie odpocznijcie i na pewno ktoś wartościowy pojawi się w waszym życiu, ponieważ w tle czytania macie romans, tak? Macie jakiś romans, macie jakieś nowe, świeże uczucie, macie takie delikatne coś. Jakiś flirt, tak? Więc tutaj, no, ja bym w tym kierunku tutaj poszła. A jeżeli znowuż, no, dajecie szansę tej relacji, no to porozmawiajcie z tym partnerem. Może on chce, żebyście wy pokierowali nimi, tak? Tymi swoimi partnerami, no, czy to mężczyźni, czy kobieci, kobiety. Jeżeli on tutaj w sercu, ten wasz partner, uważa, że za wysokie progi na jego nogi, tak, że no, wy jesteście zbyt dobrą partią dla niego, to być może porozmawiajcie z nim, bo może on taki czuje się, no właśnie, onieśmielony, może jemu brakuje pieniędzy, nie wiem, może wy jesteście tutaj tą stroną dominującą, jeżeli chodzi o finanse i on czuje się przy was taki właśnie, no, taki kopciuszek, tak, i boi się może tej relacji, no nie wiem, musicie sami tutaj, sami już będziecie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Ewentualnie mówię, no on tutaj bardzo by chciał się zaręczyć, tak? Ale czeka na waszą decyzję. Może były już jakieś oświadczyny, może było już coś powiedziane. A wy się zastanawiacie, czy być z tym partnerem, czy jednak pozamykać to i wrócić do byłego. Dobrze, kochani, nic już więcej tutaj nie wymyślę. Zobaczymy jeszcze, jakie jest przesłanie anielskie. Proszę o przesłanie anielskie dla skorpiona, który jest w relacji małżeńskiej lub partnerskiej na miesiąc luty 2019. I mam. Proszę bardzo. Pozwól, by przyjaciele ci pomogli. Poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. Czyli być może ktoś wam tutaj z otoczenia pomoże podjąć jakąś decyzję, tak? Dobrze, to by było na tyle, moi drodzy. Teraz zapraszam wszystkie samotne skorpionki. Już patrzymy, co tam u was w lutym. Czy jest szansa wyjść z tej samotności? Już tego sobie pokładam. Ojej, jeszcze tutaj mi kostkę kładę przed blokiem i teraz będzie pewno w tle hałas, koparek i innych sprzętów. Przepraszam was za to bardzo. Ja mam nadzieję, że damy jakąś radę. Już patrzymy. Skorpiony. Samotne skorpiony. Proszę o przesłanie dla wszystkich samotnych skorpionów, tak zwanych Kundi, odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Skorpiony. Skorpiony, luty 2019, pierwszy tydzień marca, miłość, miłość. Już przełożymy i patrzymy, co tam było w przeszłości, moje kochane skorpiony, co ma wpływ na teraźniejszość, że jesteście sami. Dwa denary. Obecna sytuacja. Głupiec.
I najbliższa przyszłość, koniec miesiąca. 9 kielichów. Bardzo ładnie. I w tle czytania mamy asa buław. No, może być gorąco, kochani, w tym miesiącu. Możecie szaleć. Powiem Wam tak. W przeszłości były 2 denary, czyli jakieś mieliście tutaj... No, raz dobrze było, raz źle. Może byliście troszeczkę nazbyt wybredni. Wybieraliście, przebieraliście, nie byliście zdecydowani, dobrze się w tym bawiliście. No, ale to już niestety odchodzi do przeszłości, ponieważ zaczyna się u Was jakiś nowy początek. Zaczyna się u Was jakiś nowy początek, coś zaczynacie od nowa. I ponieważ w tle macie tego asa buław, a pod spodem jeszcze królową buław, no to na pewno będzie gorąco. Szykuje się tu jakiś nowy romans, szansa od losu na naprawdę poznanie kogoś fajnego. Jakaś aktywność, no będziecie tutaj na pewno działać, będziecie, że tak powiem, podróżować, wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, nawiązywać jakieś nowe znajomości, będziecie aktywni, będziecie szukać, nie będziecie już osobami biernymi, coś zacznie się dziać w Waszym życiu. No i moi kochani, w tle as buław oznacza, że naprawdę jesteście bardzo atrakcyjnymi osobami dla płci przeciwnej. Będziecie się podobać płci przeciwnej, czy to panie, czy panowie. Będziecie bardzo atrakcyjni, no i wręcz będziecie takimi łakomymi kąskami, moi kochani. Więc tutaj naprawdę nawiązujcie jakieś znajomości, wychodźcie z domu, bawcie się, bądźcie wśród ludzi. Nie bójcie się, bo jak się zaszyjecie w domowych pieleszach, to naprawdę no, nie ma szansy wtedy kogokolwiek fajnego poznać, tak? Nie wiem, no jakieś randki, jakieś spotkania, podróże, no głupiec jest to ruszanie w świat, zaczynanie swojego życia od nowa, postawienia wszystko na jedną kortę, troszeczkę takie ryzyko, tak? Ale no cóż, no kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? Więc być może jakieś znajomości tutaj przez internet, może, mówię, zaczniecie randkować, zaczniecie wychodzić z ludźmi i zawierać nowe znajomości. No i oczywiście głupiec mówi o nowym początku, czyli jest szansa, moi kochani, żeby w tym miesiącu poznać kogoś fajnego. I jak się miesiąc skończy? No, miesiąc się skończy na 9 kielichów, czyli zobaczcie, co na tej karcie jest. Fajna grupa osób, która świętuje, która uczestniczy w różnych takich zabawach. Tutaj mamy piknik chyba jakiś, tak? Oni się bawią, rozmawiają, miło spędzają czas w swoim towarzystwie. Więc moi kochani, wychodźcie ze znajomymi, wychodźcie do ludzi, bo jest szansa, żebyście poznali kogoś fajnego. Może na razie nie będzie to jakaś taka wielka miłość, ale na pewno poznacie jakiegoś przyjaciela bądź przyjaciółkę, z którym miło, fajnie spędzicie czas. I niewykluczone, że po prostu coś dalej się z tego fajnego rozwinie. Na pewno samozadowoleni będziecie z siebie. Będziecie tacy spełnieni emocjonalnie, więc na pewno miesiąc luty nie będzie jakimś miesiącem. Nawet, mówię, z pierwszym tygodniem marca nie będzie jakimś nudnym miesiącem. Będziecie szczęśliwi, zadowoleni, będziecie czuć się atrakcyjnie i będziecie działać, będziecie randkować, spotykać się, no i szukać tej swojej drugiej połówki. Zobaczymy teraz, co aniołki nam powiedzą. Proszę o wsparcie anielskie dla wszystkich samotnych skorpionów. Już aniołek dla skorpionów. O, kochani, zobaczcie, co się szykuje. Ślub. Ta sytuacja wiąże się z małżeństwem. Czyli, moi kochani, nowy etap w Waszym życiu. Spotykanie się, zaspokajanie swoich tutaj emocjonalnych. Zaspokajanie swoich właśnie tutaj, moje słowo mi uciekło. Emocji, tak? Że będziecie po prostu szczęśliwi, będzie Wam dobrze. I kochani, no poznacie tutaj kogoś fajnego i niewykluczone, że będzie to kończyło się właśnie weseliskiem, ślubem. Być może poznacie w tym miesiącu swojego przyszłego partnera, z którym spędzicie resztę życia, czego Wam z całego serca życzę. Moi kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli czytania z Wami nie rezonują, trudno, przepraszam Was za to. Są to czytania ogólne, nie dla wszystkich.
Sprawdźcie swoje znaki ascendentalne. Ja pod filmem dam link, gdzie można sobie wejść na stronę i obliczyć swój ten drugi znak. Być może, jeżeli nie w tym, to może w ascendentalnym będziecie mieli dla siebie więcej informacji. Wtedy wszystko to zbierzecie do kupy i może coś bardziej się tutaj rozjaśni, czego szukacie, tak? Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie komentarze przemiłe, łapki w górę, subskrypcje. Przypominam, że do końca lutego nie przyjmuję czytań prywatnych. Przepraszam Was za to, ale jestem w trakcie przeprowadzki i po prostu muszę mieć troszeczkę chwili dla siebie. To by było na tyle, kochani. Zapraszam Was na kolejne czytania, tym razem ogólne na marzec. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca. Do usłyszenia. Widzimy się w marcu. Pozdrawiam.